W Dubowie otwarto fabrykę płyt wiórowych, będącą jedną z największych inwestycji polskiego biznesu ostatnich lat. Tane to również największe dotychczasowe przedsięwzięcie fabryki mebli Forte SA. Do końca marca bieżącego roku wartość inwestycji wyniosła ponad 0,5 miliarda złotych. Kolejne wydatki pochłoną następne 200 milionów. W ciągu 2 lat obok fabryki płyt powstanie kolejna fabryka mebli. Dzisiaj nowo wybudowany zakład jest w fazie rozruchu, ale już wiadomo, że będzie producentem płyty, która z pewnością znajdzie odbiorców nie tylko w Polsce. Ta płyta, którą my będziemy produkować, może być sprzedawana we wszystkich krajach świata, a inna nie. Do Ameryki już się nie wjedzie z inną płytą, do Japonii też nie. Produkowane płyty spełniają najwyższe normy jakościowe obowiązujące dziś na świecie. Dla odbiorców coraz bardziej istotne jest, jakie związki chemiczne z tych szkodliwych dla zdrowia ludzkiego wchodzą do domów wraz z nowymi meblami. Płyta też jest bardzo dobra, ma specjalną taką niewielką emisję wolnego formaldehydu. To wszystko sprawia, że no, my chcemy być konkurencyjni. Dzisiaj na rynki światowe coraz trudniej wejść z meblami, które nie spełniają tych warunków. Zakład cechuje też wysoki poziom innowacyjności. W zasadzie cały tok produkcji jest zautomatyzowany, co przy dzisiejszym niedoborze rąk szczególnie docenia prezes Formanowicz. Jest to jedyna droga, żeby w ogóle można było produkować, bo dzisiaj jest ogromny problem z znalezieniem pracowników. Musimy starać się ich kształcić, musimy zapewnić całą otoczkę taką CSR-ową, musimy być atrakcyjnym pracodawcą, ale to jest problem Polski. Dzisiaj 67% zakładów w Polsce skarży się na brak zatrudnienia, a w ostatnich 4 miesiącach czy 5 prawie 0,5 miliona osób poszło na emeryturę. Tane wyróżnia jeszcze jedna cecha. Nie szczędzono wydatków na zastosowanie rozwiązań technologicznych, jak najmniej godzących w środowisko naturalne. Te nasze elektrofiltry wodne kosztowały ponad 18 milionów złotych, ale posprawiły to, że nie emitujemy właściwie nic na zewnątrz. To, co się wydostaje, to jest para wodna. Istotna rzecz. Nie używamy gazu, nie używamy węgla, nie używamy żadnych innych nośników energii, tylko biomasy. Forte jako jedyny polski producent mebli będzie korzystać z materiałów wyłącznie własnej produkcji. Otwarta właśnie fabryka w 100% zabezpieczy zapotrzebowanie firmy na płytę wiórową, uniezależniając zarazem Forte od zewnętrznych dostawców. W nowym zakładzie aktualnie zatrudnionych jest około 240 pracowników. To zaledwie 1/3 tego, co po ukończeniu całego kompleksu będzie potrzeba. Forte aż 85% swojej produkcji eksportuje do ponad 40 krajów na świecie. W 2017 roku wartość sprzedaży przekroczyła 1 miliard złotych.